30-25 dla Łukiego. Słuchajcie, z żonglerkami jest tak, ilość żonglerek to ilość punktów, także Łukaszku, dawaj, atakujemy. Nie musisz mi słabszą, raz, tylko liczymy te, co są ponad głową. 4 ponad głowę, czyli łącznie Łukaszku masz 44 jest wynik Łukasza. Teraz 40 ponad głowę, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to jest nie, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23. Czyli jak to wyszło? Wygrałem! 23 trzema punktami, tak? Tak. Trzema punktami. Natomiast w tym momencie, słuchajcie, ja patrzę, jaki jest czas. Chcecie wchodzić grać, panowie, czy gramy jeszcze? Możemy grać jeszcze? To słuchajcie, gramy jeszcze w tym momencie dogrywkę. Aha. Patrzę, że jest czas, gramy dogrywkę. Ale teraz, słuchajcie, zagramy piłką numer 4. Specjalnie zagramy piłką. Ja wiem, ale Łukaszku, tu właśnie chodzi o to, żebyście mieli teraz gorszą piłkę. Ja to jest flag. Pokaż tą czwórkę żółtą. Słuchajcie, właśnie chodzi o to, żebyście zagrali. Pokaż. Nie, nie jest flag, nie wariuj. Normalna piłka, tylko że numer 4, kochani. Jest to piłka, która jak najbardziej jest dla tej grupy wiekowej przewidziana do zabawy i do trenowania. Akurat, słuchajcie, nie chciałbym robić reklamy konkretnej marki, natomiast rozmiar, jeżeli chodzi o rozmiar, jest to piłka numer 4 i chciałbym, żebyście tym zagrali teraz pojedynek. Tam to było piłka numer 5. Powiem szczerze, kochani, że dla was jeszcze czas na piątkę, natomiast szacunek za to, że sobie świetnie radzicie. Łuki, przepiękny pojedynek. Przykro mi, poległeś w koronnej konkurencji Gutka, no ale tak. Natomiast ja myślę, że w tym momencie właśnie wyeliminujemy żonglerki, żeby jakby wyrównać wasze szanse, dlatego że Łukaszku zagrałeś przepiękny pojedynek i gdyby nie te żonglerki, no muszę powiedzieć, że uratowały mu. Słuchajcie, wymyślamy konkurencję. Co zamiast żonglerek? Co jeszcze mogą robić? Podpowiadać. Macie chwilę na wymyślenie, co mają robić, dobra? A my startujemy, słuchajcie, z kolejną konkurencją. Czyli lecimy, mały rewanż, 1 na 1, rozpoczyna Łuki. Ognia! Oni tak się mogą, kochani, bawić, są niezniszczalni. Aj, niedużo brakło, Łukaszku. Bardzo ładny dribbling, super fajne uderzenie. Troszkę z 10 centów od słupka. Przypominam, że na kanale jest już odcinek Turbo Kozaczka z kiedy, kochani? Z jesieni chyba, z zeszłego roku. Pięknie, Łukasz, bardzo ładnie to zrobione, bardzo ładne, piękne 5 punktów. Super. Ach, poszedł na łatwiznę, tym razem go pokarało, kochani. Ma 5 punktów przy pojedynkach 1 na 1. Teraz rozpoczynamy, słuchajcie, rozpoczyna Gutek pogoń. Przypominam, rewanż robimy, kochani, bez 1 na 1, bez kapek, dlatego że Gutek w tej kwestii jest akurat bezkonkurencyjny, kochani, a chcielibyśmy zobaczyć właśnie fajny pojedynek. Jak jest teraz? 5-5, tak? I Gutek jeszcze 2 próby. Jedziemy. Teraz przypominam, kochani, bawią się chłopaki piłką czwórką. Słuchajcie, aleście sobie wkręcili 1 na 1, no dobra. Ja wolałbym zobaczyć jakiś efektywny dribbling, zwód i tak dalej, natomiast no skuteczna bramka wyszła. O właśnie, ta była już bardziej 1 na 1, no ale niech będzie. Tym razem, słuchajcie, 15 do 5 po serii 1 na 1. Lecimy szybciutko, teraz Łuki ładuje. Aj. Słuchajcie, Łukaszku, tak jak wtedy na lajcie, na totalnym lajcie, bez spiny. Bez spiny wybierz sobie okno i ciach mu po ziemi. O właśnie, super, widzisz, bez spiny to działa, kochani. 5 punktów przypisujemy Łukaszowi, czyli ma ich na stanie 10. Uwaga. Aj, patrzcie, jaka poprzeczka. Piękna braza, proszę państwa. Ja, tatuś Szabłowski. Ładne było, nie? Z lecącej piły siadło mi jeszcze, kochani, biorąc pod uwagę, że jestem w butach do biegania, a nie do kopania. W każdym razie, okej, jak to wyszło? Stan meczu? 15-10 i Gutek ma 3 próby. Dobra, jedziemy.
Słuchajcie, no jak zwykle, no to też jest jakoś tam mocna gutka akurat konkurencja. Natomiast no 15, 10, 20, 10, jeszcze dwie próby. No w rzutach karnych Gutek niestety bardzo rzadko się myli, kochani, ma dużo zimnej krwi, nie wiem, kochani, po kim. Natomiast ja osobiście tak sobie lubiłem wykonywać rzuty karne. Mogłem wykonywać, ale nigdy jako pierwszy, natomiast on się zawsze pcha jako pierwszy i szacunek, ma silny charakter za to. Ajajaj, no bardzo ładny słupek. Także jaki stan meczu? 25-10, rozpoczynamy rzuty wolne. Łukaszek, trzy rzuty wolne. Pomagajcie liczyć, chłopaki. 25-10, dobra, bo mnie się to miesza. A w ciemno karny. Czapeczkę jeszcze raz poprosimy, kochani. Bez tej czapeczki nie pójdzie. Ale ja teraz sprawdzę im te czapeczki. Nie, tak. Tak, bo wy tam coś kombinujecie. Tak, na pewno. Powiem wam, że za ładne te strzały, chłopaki, robili. Dawaj. To pięknie. Próba. Dobre, bardzo ładne, troszkę brakło, niedużo. Bardzo ładna próba. Pójdę tu karny. Trzy. Ciemno? Po dwa teraz karny. Tu masz Łukaszek, to i on. Dobra. Dobra. Super, bardzo dobry strzał, to już niedużo brakło. Drugiego za drugim poprosimy. Pogoda zrobiła nam się przepiękna, kochani. Aż żal, że odwołali nam się turniej, naprawdę. Trzymać, bo tam dołu widać. No słuchajcie, naprawdę nic nie było widać? Nie. Ciężko mi w to uwierzyć, że nic nie było widać. Strzały nic się nie różniły. 35-10. Słuchajcie, rozpoczynamy szesnastki. Ładuje Gutek. W poprzedniej edycji ładuje Łuki. Aj. W poprzedniej edycji Gutek poległ zdecydowanie właśnie na rzutach wolnych. Nie trafił żadnego, Łuki trafił wszystkie trzy. Trzy, a dwa, czyli dwa, dobrze. A teraz jeden nam nie wszedł, ale myślę, że właśnie to jest miejsce, z którego Łuki zapina. Kochani, coś tam się dzieje, jakaś parada jest, zobaczcie na to. Jakaś rakieta jedzie, o ja cię kręcę, co tam się dzieje? Welt, co to za maszyna tam? To ci Ruscy na motorach. Przyjechali? Są w Bolesławcu? Naprawdę? Te nocne wilki? Ale to w Bolesławcu akurat? Słuchajcie, to nieprawdopodobne, kochani, zobaczcie. No faktycznie jadą wilki. Słuchajcie, zatrzymujemy na chwilę naszą konkurencję, zaraz do niej wrócimy, bo mamy ciekawą sytuację. Słuchajcie, zobaczymy. A ja myślę, że słuchajcie, idziemy zobaczyć z kamerką. Ja wyłączam zaraz, kochani, nagramy troszkę. Niesamowita sytuacja w trakcie, powiem wam tak, w trakcie nagrywania odcinka na naszym Orliku pojawia się, słuchajcie, sytuacja bez precedensu. Mamy w Bolesławcu, zobaczcie, przejazd. Witam serdecznie, pozdrawiamy. Mamy, kochani, przejazd w Bolesławcu. Witajcie. Zobaczcie, kochani, niesamowita sytuacja. Mamy przejazd w Bolesławcu. Słuchajcie, z Niemiec przyjeżdża nam nieprawdopodobna, kochani. To nie są nocne wilki. Ktoś kręcił te nocne wilki, kochani. My mamy tutaj paradę, kochani, z Niemiec. Niesamowitą. Stadt Welt Krieg. Nigdy więcej wojny. Stocznia Gdańska, Lenina.
Super, pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Słuchajcie, niesamowita sytuacja, którą chwyciliśmy. Pozdrawiamy telewizję nawzajem. 70 lat, kochani. Jeszcze Polska nie zginęła, zobaczcie. Za Rodiną mamy tank sowiecki. Kochani, akcję happeningową, coś tam leci przez Bolesławiec. Taka mała stawka, przerwa z naszej areny na Słowackiego w Bolesławcu, gdzie pogrywali, słuchajcie, nasi. Szacunek, świetna inicjatywa. Słuchajcie, niesamowita sytuacja, jeszcze raz mówię, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Słuchajcie, to nie są wilki te nocne, słuchajcie, to jest, widzę, jakaś akcja. Gdzie oni jadą? Możemy prosić jeden? Dankeschön. Für Deutschland? Wonen in Deutschland? Ja, ja, wir kommen aus Hamburg. Hamburg, das ist alle Deutschland. Komm aus Regensburg. Alle Deutschland. Ja. Brawo, gute Idee. Schön, super. Co? Gruß. Słuchajcie, no z całych Niemiec się, słuchajcie, wzięli. Z tego, co zrozumiałem, nigdy więcej wojny. Chodzi o to, że w maju, kochani, 8 maja została ogłoszona, już wszystko wiemy, zobaczcie, 8 maja została ogłoszona kapitulacja w II wojnie światowej i w tym momencie, kochani, pięknie to wygląda, bo to jest międzynarodowa akcja antywojenna. Mamy, kochani, w tym momencie, kochani, protest przeciwko wojnie, żeby nigdy więcej tego nie było w 1945 roku. 8 maja, jak pamiętacie, z całego, słuchaj, z całej Europy. Widzieliśmy tutaj, słuchajcie, i Niemców, i no ciężko mi o innych narodowościach powiedzieć, natomiast pan mówił, że jest to akcja protestacyjna, słuchajcie, aby nigdy więcej wojny. Niesamowita sytuacja, zobaczcie, powstanie warszawskie, suche fakty. No, niesamowita sprawa. Słuchajcie, przerwaliśmy nasz pojedynek, do którego zaraz wracamy, nie? Dawaj piątkę. Ja nie mogę. Słuchajcie, ja myślę, że w tym momencie... To ile oni jechali? Słuchajcie, no widzieliśmy, kochani, niesamowitą akcję. Wracamy teraz, chodźcie, wracamy teraz na nasz Orlik. Dokańczamy zabawę. Pozdrawiam. Chodźcie.